Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka na naszym wydziale jest całkowicie przypisany do dyscypliny technologia żywności i żywienie, co oznacza, że kształcimy 100% technologów żywności. Technolog żywności orientuje się i potrafi wykorzystać wiedzę nie tylko z nauk przyrodniczych, ale także z nauk medycznych, w tym szczególnie z dietetyki, ale także łączy w swojej pracy kompetencje inżynierskie. Technolog żywności zna się na wytwarzaniu żywności, a to dzięki temu, że pozyskał wiedzę w zakresie procesów wytwarzania żywności, w zakresie surowców zwierzęcych i roślinnych. Zna się również na opracowywaniu nowych produktów spożywczych. Będzie również biegły w projektowaniu zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów żywienia zbiorowego, jak również będzie znał się na profilaktyce żywienia zbiorowego. Studiując na naszym wydziale, możesz wybrać jedną z dwóch specjalności. Pierwszą z nich jest inżynieria żywności, natomiast drugą jest żywienie człowieka z elementami dietetyki. Studiując na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, zyskasz wiedzę oraz doświadczenie w zakresie klasyfikacji surowców i ich wykorzystania. Poznasz również aspekty prawne prowadzenia działalności w branży rolno-spożywczej, jak również systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa żywności. Zyskasz także wiedzę z zakresu żywienia człowieka z elementami dietetyki.